Długi weekend na terenie powiatu obornickiego niestety obfitował w zdarzenia drogowe. Tutaj patrząc na nasze policyjne statystyki i podsumowanie, które nastąpiło w tym tygodniu, z tych statystyk wynika, że funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, również wszyscy policjanci, którzy w tym czasie pełnili służbę, zatrzymali trzech kierowców, którzy prowadzili pojazdy mimo wypitego wcześniej alkoholu. Niestety na drogach powiatu doszło do trzech zdarzeń drogowych, do trzech kolizji. Jedno z takich istotnych zdarzeń drogowych to potrącenie, do którego doszło w Rogoźnie na ulicy Wojska Polskiego. Tutaj kierujący pojazdem osobowym marki Seat najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do potrącenia osoby pieszej, która znajdowała się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Ta kobieta, która została poszkodowana w tym zdarzeniu drogowym, z podejrzeniem wstrząsienia mózgu trafiła do szpitala. Ja chciałbym tutaj zwrócić szczególną uwagę na osoby piesze, na rowerzystów. Jest to grupa niechroniona uczestników ruchu drogowego i tutaj niestety statystycznie osoby, które uczestniczą w zdarzeniach drogowych, ponoszą największe szkody. Co czwarta osoba, która ginie na drogach, to niestety osoba piesza, a co piąta to osoba ranna, która również była tym niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Obecnie obowiązuje przepis i chciałbym też mocno podkreślić ten aspekt noszenia elementów odblaskowych. Jest to ważna sprawa, jak jesteśmy widoczni, to też jesteśmy bezpieczni, musimy o tym pamiętać. Kierujący pojazdem widzi osobę bez odblasków z odległości około 20-30 metrów. Trzeba pamiętać o tym, że jadąc prędkością z około 90 km na godzinę, w ciągu sekundy pokonuje odcinek około 25 metrów. Taki kierujący trafi na osobę, która nie będzie posiadała żadnych elementów odblaskowych, a więc też nie będzie widoczna. No niestety czas reakcji jest tak krótki, że nie zdąży zrobić praktycznie nic. Tutaj elementy odblaskowe pozwalają, że kierowca taką osobę widzi z odległości nawet 150 metrów. A więc kierowca też ma zdecydowanie więcej czasu na to, by podjąć reakcję, by skręcić, by zahamować i przede wszystkim nie zderzyć się z osobą pieszą. Na 19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Ja chciałbym tutaj podkreślić ten dzień, bo niestety co roku na całym świecie ginie ponad milion osób. W Polsce dziennie ginie około 11 osób, a co najmniej 100 osób dziennie zostaje rannych. Pamiętajmy o tym, o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o rozwagę, no i przede wszystkim o trzeźwą jazdę.